Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No, i zapraszam na polską perełkę. Polsko-argentyńską perełkę, gdyż. Partię grał Mieczysław Najdorf, Miguel Najdorf, jak przeniósł się do Argentyny, ale 34 lata mieszkał w Polsce, urodził się w Grodzisku Mazowieckim w 1910 roku, a w wieku lat 40 dopiero został arcymistrzem, także wszystko przed nami. Cieszmy się szachami, analizujmy partię. Moi drodzy, jego przeciwnikiem jest nieznany zawodnik Glicksberg, nie znalazłem zdjęcia. W każdym razie partia bardzo ładna dla oka. Jeszcze przed talem. Dlaczego przed talem? Dlatego, że dużo się działo, dużo poświęceń. To chyba lubimy. Zapraszam serdecznie do analizy. Otóż Biały rozpoczął ruchem E4. E6 odpowiedział przeciwnik, D4. D5 obrona francuska. Skoczek C3, jedna z możliwości. Partia była grana. W 1929 roku 1929 po biciu na E4 skoczek wybił. Jest to oczywiście jedna z możliwości, czyli wybicie tutaj na E4. No w zasadzie tutaj pozycja białymi jest bardzo prosta do gry i taka dosyć przyjemna. Skoczek zagrywa na D7. Ten ruch jest z planem takim, aby wyprowadzić drugiego skoczka i po ewentualnych wymianach mieć tego skoczka na F6 cały czas. Skoczek F3, skoczek na F6. Goniec na D3, czyli bronimy skoczkę. Tutaj białe grają dobrze. Tu po wybiciu goniec wybija. Jak skoczek F6, to goniec wraca i wszystko w porządku. Jednak czarne grają goniec C7. Białe zrobią szybko roszadę. I posunięcie B6. Ok. Ruch taki nieco podejrzany się już wydaje, ale logicznie to wygląda, dlatego że goniec chce zagrać na B7 i ten goniec C8 też chce oddychać. W tej sytuacji. Białe zagrały skoczek E5. Taki zaczepny ruch z jednej strony, dlatego że tutaj białe liczą na pewnego rodzaju uproszczenia z lepszą pozycją. Na przykład, jakby skoczek wybił na E5, my wybijamy pionkiem, skoczek wybija na E4, goniec wybija na E4. Po wymianie Hetmanów, bo tak mogłoby nastąpić, cały czas jest atak na wieżę, więc wieża B8 nie ma wyjścia. No i tutaj białe mogły wydać pięknego szacha, król F8, król zderoszowany. I jeszcze dokładamy do tego cegiełkę w postaci goniec E3. I w tym wypadku, tutaj ten goniec ogranicza po prostu zapędy gońca czarnopolowego u czarnych. No i wolna linia, wolna linia, przede wszystkim na linii D. Ograniczanie tutaj pól przez gońca z C6. Pozycja wygodna białym, zdecydowanie. No, ale tak nie poszło. Goniec zagrał jednak na B7. No właśnie, goniec zagrał na B7, i teraz, moi drodzy, tutaj. Mm, Najdorf zbił skoczka na f6. Pojawia się pytanie, jak można by było zamieszać w tej pozycji. Tal na pewno by nie odpuścił i zbiłby pionka na f7, to byłby dobry ruch białymi, bardzo ładny zresztą, taki klasyczny można powiedzieć, ale klasyka w tamtych czasach się dopiero kształtowała. Jeżeli król by wybił na f7, to skoczek g5 i tu po odejściu oczywiście f8 jest najgorsze, bo widły na e6, król g8 w zasadzie jest najlepsze niby w tej słabej pozycji skoczek e6. Tutaj byłoby grać ciężko czarnymi, ale może białe po prostu nie wiedziały co dalej. Ciężko stwierdzić, jeżeli hetman C8, to wieża E1 i gra by się toczyła normalnie dalej, ale to trzeba lubić grać bez figury z dużą inicjatywą. Myślę, że większość z nas teraz by na to poszła, ale w partii było inaczej. Otóż po końcu na B7 tutaj właśnie Mieczysław Najdorf zbił na F6, no i zbił pionek. Bicie pionkiem jest najgorsze w tej sytuacji To jest duży błąd Przede wszystkim no, Przepraszam najmocniej Należało zbić gońcem Najlepsza odpowiedź Ale bicie pionkiem poszło na No i teraz Jak zagrać białymi? Zapraszam do taktyki Otóż białe kopnęły na F7, tak, teraz na F7 kopnęły, no tutaj królem wybić trzeba, nie ma wyjścia i Hetman wjeżdża z H5, z szachem król G8, no i teraz właśnie mm, cały myk polega na tym, jak kontynuować dalej ten atak, bo na pierwszy rzut nie widać nic konkretnego, no dobra, widzimy taki ruch goniec H6, Hetman G4 i chcemy dać mata Coś w tym stylu. Dobra, to widać i ten ruch koniec H6 jest jak najbardziej dobry, ale białe zagrywa wieża E1 i to jest równorzędnie dobre posunięcie, dlatego że wchodzi kolejna figura do gry i chcemy atakować. Pionka, chcemy tego pionka po prostu zbić. Skoczek zagrywa jednak na F8. W tej sytuacji pionek jest broniony. Jak grają białe. Otóż białe popełniają tutaj błąd w ataku, ale nie przegrywają tej pozycji. W ogóle masakra. Wieża zbiła na e Kto z Was by zbił wieżę? teraz pionkami do głowy? Taki ruch by, może przyszedłby, ale bym go na pewno nie wykonał. Jak, grać, jak zagrać lepiej? Otóż najlepszą tutaj odpowiedzią dla białych byłoby po prostu, można sobie oczywiście materiał zatrzymać, goniec H6. Goniec H6 już jest y, konkretnym zagraniem, bo grozi po prostu wjazd hetmanem i na przykład po F5, żeby tutaj ograniczać y, tego hetmana, moglibyśmy zagrać goniec C4, tutaj z opcją wybicia, ale nie gońcem, raczej wieżą, tutaj byśmy teraz próbowali, jeżeli byłby ruch białych, no i goniec D5, to się narzuca wieża E3 zrobiłaby robotę. I tutaj tak naprawdę jest bardzo ciężko się bronić czarnymi. Dużo jest oczywiście opcji typu F4 i tak dalej. Można sobie to dogłębniej poanalizować, ale taki prosty myk, czyli co się dzieje po wybiciu na C4. Często u osób początkujących, jak widać zbicie, to się bije. No to tutaj wjeżdża wieża i poskoczek skoczek na przykład G6 po prostu wybijamy i tutaj dajemy lata. No, w dużym uproszczeniu to pokazałem. E, otóż poskoczek F8 Najdor wzbił na e6, no błąd, który wypuszcza wygraną, ale gramy dalej. Skoczek wziął wieżę i goniec c4. Zwróćmy uwagę, że białe w tej sytuacji mają wieżę i e, lekką figurę mniej. To jest bardzo dużo. No i teraz e, grozi oczywiście bicie. No więc trzeba się bronić. Goniec D5 nie może zagrać, bo Hetman tutaj pilnuje. No więc Hetman zagrał na D6 i Goniec na H6, czyli już konkret wjeżdża. Przede wszystkim cały czas grozi to samo czyli Hetman G4 i Hetman G7 wjazd. No i jeszcze wieża ma opcję na E1. No i teraz czarne popełniają no, decydujący błąd, niestety, w tej sytuacji Goniec F8. I teraz sobie powiemy, jak to wykorzystać. Ale jak należałoby zagrać czarnymi, żeby się wybronić? Przede wszystkim zasłonić trzeba by było tego gońca w jakiś sposób. I wieża D8 byłaby słusznym rozwiązaniem, dlatego że pomaga zagrać gońcowi na D5. A, oczywiście nie wybijemy od razu na E6, no bo to nie ma sensu. Groźba jest silniejsza niż jej wykonanie, to warto pamiętać. I na przykład zagralibyśmy wieżą na E1. Dobry ruch białych, jak najbardziej. Goniec D5. No i tutaj. Nie możemy nic wybijać, bo sytuacja się na tyle uprości, że nie, nie damy rady dać mata przeciwnikowi. Tutaj skoczek zawsze na G5 broni w razie szacha na G4. I trzeba by było dać szacha tutaj na G4, król F7 i powtarzać posunięcia. A po szachu na G4, jakby skoczek zagrał na G5, no to tutaj już byśmy białymi mogli w stanie wygrać po wybiciu, wybiciu wieża E7. No i tutaj czarne chmury. Na przeciwniku jeszcze h4 grozi. To by była wygrana białych, ale tak nie było. Goniec f8. Moi drodzy, zadanie dla Was: jak zagrać, żeby próbować tę pozycję wygrywać? Troszkę trzeba policzyć, ale jedyny ruch, który daje tutaj zwycięstwo, to wieża e1. Myślę, że proste posunięcie atakujemy skoczka. Goniec c8. Przeszedł do obrony. Zwróćmy uwagę, że zabrakło gońca d5 jednak. No nie ma wieży na d8, wcześniej wspomnianej. I po gońcu c8 Hetman wjeżdża na e8 w tej sytuacji. No i tutaj król jest powiązany jak baleron. Totalnie ciężko się bronić. Goniec zagroń d7 i teraz białe zaczynają i matują. W czterech posunięciach zapraszam do spróbowania swoich sił. Otóż e, Mieczysław Najdorf... Uderzył wieżą na E6. Piękny ruch, piękny ruch, tutaj bicie poszło. Wieża zbiła na E8, wieża zbiła na E8 z szachem, oczywiście, na króla, to są bardzo niebezpieczne zagrania. Goniec E6, goniec E6, Hetman E6. No i finalnie piękny mat na F8 w 21 ruchu. Mieczysław Najdrów wygrywa taką e, ładną dla oka partię. Na pewno e, stare partie, takie klasyczne, to są e, dobre materiały do nauki. Dzięki serdecznie za uwagę! I zapraszam do pobrania darmowego e-booka. Jeśli ktoś jest początkującą osobą, albo nie ma jeszcze trzeciej kategorii, na pewno się przyda. Szykuję coś fajnego dla Was. Pozdrawiam, cześć!